Witam Państwa w Kulturze pod ręką. W poprzednim odcinku naszego programu obiecałem, że zabiorę Państwa do lasu. Czas na spełnienie tej obietnicy, a gdzie konkretnie wybraliśmy się z naszą kamerą, to wyjaśni się już za chwilę w naszym programie. Zapraszam. Rozpoczęły się ferie zimowe, a Aura w prezencie podarowała wszystkim uczniom piękną zimową pogodę. Najlepiej można z niej skorzystać na łonie natury. W ofercie półkolonijnej Ratajskich Domów Kultury nie brakuje wycieczek w ciekawe miejsca. Jednym z nich jest Łysy Młyn, ośrodek edukacji leśnej nadleśnictwa Łopuchówko. Tam we wtorek 19 stycznia udaliśmy się z półkolonistami z Domu Kultury Jagiellonka. Naszym gospodarzem w Łysym Młynie jest pani Karolina Prangę. Pani Karolino, takie odwiedziny półkolonistów to jest, można powiedzieć, codzienność tutaj dla Łysego Młynu. Tak, odwiedzają nas uczniowie różnych poziomów nauczania. Można powiedzieć, że prowadzimy edukację dla wszystkich osób chętnych, niezależnie od wieku. Od 2011 roku odwiedziło nas ponad 20 tysięcy osób. Mamy leśne laboratorium, w którym znajduje się 16 stanowisk mikroskopowych, dzięki którym dzieci mogą obserwować mikroświat, który tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki blisko nas, a bardzo często nie zwracamy na niego uwagi. Mamy ekspozycję stałą poświęconą roli martwego drewna w lesie i ochrony pachnicy dębowej, a także ekspozycję z zabytkowym kołem młyńskim, na której obecnie znajduje się wystawa Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów oraz ścieżka dookoła młyna Rola wody w przyrodzie, gdzie możemy poznawać piękno przyrody. Obserwacja mikroorganizmów, które żyją w lesie przy Łysym Młynie, to jedna z atrakcji, które czekają na półkolonistów, ale w dniu wycieczki dzieci dużo mogły dowiedzieć się szczególnie o ptakach. Pamiętajcie, że ptaki dokarmiamy mądrze zimą. Musimy znać podstawowe zasady, bo możemy zrobić dużo złego, jeżeli nie będziemy wiedzieć, jak się tymi ptakami zajmować. O tym, jak dokarmiać ptaki, opowiadała dzieciom Agata Ożarowska-Nowicka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dla jednych odpowiednią przekąską będzie słonina, a dla innych ziarno. Co możemy temu dzięciołowi dać? On ma mocny dziób, czyli co on chętnie będzie sobie jadł? Robaki. Żołędzie. Żołędzie na przykład, bardzo dobrze. Albo jakieś orzechy. Najlepszym miejscem dla dokarmiania ptaków jest karmnik. Półkoloniści mogli go zbudować sami. Mamy nadzieję, że nasze ptaki zyskały właśnie kilku nowych przyjaciół. Korzystając z okazji, że mamy teraz panią Agatę tutaj u nas w telewizji, zaprosimy Państwa na taką niecodzienną akcję liczenie ptaków. Ptakoliczenie. Tak, zimowe ptakoliczenie jest to ogólnopolska akcja zimowego liczenia ptaków, organizowana już od wielu lat przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i ja tutaj w imieniu poznańskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, żeby do tej akcji dołączyli. My ze strony właśnie poznańskiej grupy organizujemy taką wycieczkę 30 stycznia o godzinie 9 w Parku Sołackim. Zbiórka jest na przystanku nad Wierzbakiem, ale każdy może takie ptakoliczenie zorganizować we własnym zakresie. Czyli na przykład na Ratajach również można takie ptakoliczenie zorganizować. Co trzeba zrobić? Każdy z nas może po prostu wyjść na spacer w swojej najbliższej okolicy. Czy będzie to park, czy będą to jakieś zadrzewienia właśnie osiedlowe, czy to będzie na przykład karmnik za oknem. I każdy może z pomocą atlasu albo internetu spróbować rozpoznać gatunki, które albo 30 stycznia, albo 31 stycznia odwiedzają najbliższą okolicę. Później należy te swoje obserwacje wpisać do takiej karty obserwacji, która jest dostępna na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Witam Cię, mój prześliczny czerwony kapturku. Nie bój się moich ząbków, ani moich pazurków. Oczernili mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą.
Zaczyna się prawie jak czerwony kapturek, ale akcja przedstawienia, które zrealizowali uczniowie Gimnazjum 23 z osiedla Jagiellońskiego, nie przypomina baśni braci Grimm. Opowiada bowiem o czerwonym kapturku we współczesnym świecie. Co? Ty nie słyszała? O Ukrainie? Ale nie jesteśmy na Ukrainie. Ani nie w Rosji. No, jeszcze nie, a wszystko jest do zrobienia. Spektakl, na którym byliśmy z kamerą, to efekt specjalnego projektu, w którym brali udział ratajscy gimnazjaliści. Czerwony kapturek we współczesnym lesie to przedstawienie, które powstało w ramach projektu edukacyjnego organizowanego przez Urząd Miasta w Poznaniu. Projekt rozpoczął się w październiku i skończył się w grudniu. Projekt dotyczył przede wszystkim rozwijania możliwości uczniów i zainteresowań w związku z daną dziedziną. W przypadku akurat naszej młodzieży był to teatr, dlatego postanowiliśmy przygotować przedstawienie, które byłoby oparte na bajce pod tytułem Czerwony kapturek. Projekt zrealizowała klasa teatralna. Zaczęło się od wspólnego pisania scenariusza. Scenariusz od początku do końca powstał przede wszystkim w oparciu o naszą wspólną pracę, pracę moją z uczniami. W ramach tych 20 godzin projektowych siadaliśmy w sali i po prostu wymyśliliśmy cały scenariusz. Podział niektórych ról również może zaskakiwać. Kapturek, babcia i mama kapturka to w przedstawieniu gimnazjalistów role męskie. Z panią ustaliliśmy ogółem cała klasa, że no, to miało być śmieszne przedstawienie kapturek na wesoło, więc pani zadecydowała, że zagra to chłopak, więc według mnie akurat było dobrze trafione, żeby publiczność się śmiała i w ogóle. Uczestnictwo w projekcie było dla gimnazjalistów wielką frajdą. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, którą robimy w tej szkole. Próby odbywały się dosyć często, więc było zabawy dużo. No ale na próbach zawsze było śmiesznie, fajna atmosfera, wszyscy się lubimy, praktycznie taka druga rodzina. Wielu młodych aktorów ma nadzieję, że ich pierwsze kroki na scenie nie będą ostatnimi. Wielu z nas bardzo chciałby zostać aktorami, tylko w tej branży jest dosyć trudno, ale myślimy bardzo o tym gorąco i myślimy, że się uda. Zanim te marzenia się spełnią, gimnazjaliści będą mieli okazję jeszcze kilka razy pokazać swoje przedstawienie. Na ratajach zobaczą je między innymi seniorzy z klubu Złota Jesień na osiedlu Powstań Narodowych. Sześć utalentowanych sopranistek, przed nimi sceny operowe, a na razie wystąpiły na estradzie Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha. W niedzielę 17 stycznia profesor Anna Jeremus-Lewandowska zaprezentowała ratańskiej publiczności studentki swojej klasy wokalnej w Poznańskiej Akademii Muzycznej. Pani studentki są bardzo wszechstronne i potrafią zaśpiewać nawet arię Królowej Nocy. Tak, rzeczywiście studentki są bardzo wszechstronne, repertuar był bardzo szeroki, a to z tego powodu, że przygotowujemy taki repertuar w ramach programu Akademii Muzycznej, w ramach programu Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Ale rzeczywiście, żeby wykonać te utwory, no, trzeba mieć już umiejętności i tutaj myślę, że studentki bardzo pięknie się zaprezentowały. Na niedzielnym koncercie wokalistki zaśpiewały szeroki repertuar od baroku po muzykę współczesną. Nie mogło zabraknąć nieodzownego dla adeptów śpiewu Mozarta, ale były także popisowe utwory Händla, Donizettiego, Karla Orfa oraz polskich kompozytorów Moniuszki, Nowowiejskiego czy Lutosławskiego. To
już trzecie spotkanie mieszkańców Wrataj ze studentkami pani profesor, bo pani profesor cyklicznie ten koncert tutaj w Orlim Gnieździe organizuje. A dlaczego właśnie Orle Gniazdo pani wybrała? A dlatego, że ja jestem mieszkanką tutaj osiedla i mieszkam na osiedlu Lecha pod numerem 59. Czyli mamy bardzo umuzykalnione osiedle tutaj na osiedlu Lecha. Tak, ale mamy bardzo umuzykalnione, ponieważ publiczność przecudowna. Publiczność po prostu słucha wspaniale i to słucha repertuaru naprawdę czasem bardzo trudnego, ale odbiór jest znakomity i nagradza wykonawców, no rzeczywiście w zależności od tego, jak zostało wykonane, także próba tu nie jest łatwa i wyzwanie ogromne dla studentek, ale no publiczność jest tak życzliwa, tak miła, na końcu tutaj z nami się tak pięknie bawiła, że jeśli tylko będzie takie zaproszenie, to z radością przyjedziemy w przyszłym roku znowu. Studentek profesor Anny Jaremus-Lewandowskiej można posłuchać nie tylko w Orlim Gnieździe, ale także w Akademii Muzycznej, gdzie wstęp na większość koncertów jest wolny. Zapraszamy na koncerty i do auli, i do sali kameralnej, Wydział Wokalno-Aktorski, Katedra Wokalistyki systematycznie organizuje koncerty we wtorki, są to wtorki wokalne, są to również, dziś zapraszałam na recitale dyplomowe. Zapraszamy Państwa bardzo, dlatego że bez Państwa, proszę Państwa, nas nie ma. Dla Państwa nasi studenci się kształcą i przed Państwem chcą występować. Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie, sprawdzajcie na stronie internetowej Akademii, tam wszystkie informacje są i bardzo, bardzo zapraszamy na wszystkie koncerty i produkcje naszych studentów. Cztery chóry, trzy z dekanatu Poznań-Rataje i jeden aż z Rawicza. Mogli posłuchać ich mieszkańcy Rataj w niedzielę 17 stycznia. Wszystko za sprawą koncertu, który odbył się w kościele pod wezwaniem Boga Rodzicy Maryi na Starym Rzegrzu. Kolędowanie, które wciąż trwa w kościołach, to dobry moment do takiego spotkania. Gospodarzem koncertu był chór Teotokos z parafii na Starym Rzegrzu, ale nie zabrakło chóru Festa de Cros parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Rataj reprezentował także chór parafii świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Chór
świętego Wojciecha z Rawicza był najliczniejszym zespołem w czasie niedzielnego churalnego kolędowania, a na Żegrze przyjechał prosto z Gniezna, gdzie miał wcześniejszy koncert.